Jesteśmy po raz piąty w Lesie Rudzickim. Ile osób w tym roku bierze udział w biegu muflona? Zawsze jest limit 70 osób i zawsze jest komplet. Zapisy trwały 2 godziny, także tak krótko były zapisy. Ale tutaj nie ma warunków na organizację biegu o większej skali, ale my też nie chcemy. Bieg się rozpoczął jako urodziny 50. i miało być tylko nasze spotkanie urodzinowe. Akurat tak sobie wymyśliłem, że nie w restauracji, nie z jakąś przepychem, tylko tu w leśniczówce podczas biegu. No i tak się narodził ten bieg. No i koledzy mnie namówili, żeby biegł co roku. Bawimy się razem z tym. Całe życie byłem trenerem i sportowcem, ale ceniłem sobie zawsze jakiś komfort, który jest. Można zjeść ciepłą zupę, iść do ogniska, ogrzać się, zjeść kawałek kiełbasy, tak? Mieć ten komfort. A w biegach masowych nie ma tego komfortu. Ludzie przyjeżdżają i odjeżdżają. A my tu spędzamy czas, razem spędzamy czas. Zresztą formuła biegu, tutaj nikt nie bierze czasu. Tutaj jest okrążenie, kto jest pierwszy na każdym okrążeniu, to tyle jest zwycięzców. Jest 5 okrążeń podstawowych, każdy może sobie wybrać dystans i każdy może się fajnie bawić. Staram się tutaj być, bo tutaj jest bardzo przyjemnie, tutaj zresztą niejednokrotnie organizujemy sobie treningi. A proszę powiedzieć, bo jest kilka dystansów do wyboru, jest 5, 10, 15, ile zamierza pan prezes przebiec? Trudno dzisiaj powiedzieć, bo jak pani widzi, te warunki pogodowe są nawet ciężkie dla muflona, więc dla biegacza, jak przebiegniemy pierwsze okrążenie, zobaczymy, jakie są warunki, czy jest pogodowo, a w szczególności jeśli chodzi o błoto, to wtedy wybierzemy sobie opcję 1, 2, 3 czy 4 okrążenia. Czyli okaże się w praktyce. Tak, tak? Jest, jak zwykle. No, minusem jest to, że żeby przysłowiowego i tego tytułowego muflona zobaczyć, to trzeba przyjechać prywatnie samemu tu w te tereny, bo niestety ilość biegaczy, samochody płoszą je i nie możemy sobie zobaczyć tych muflonów, ale bieg jest zawsze naprawdę pierwszej klasy. Ale wszyscy wiemy, że bieg muflona odbywa się w takich warunkach. Natomiast pogoda rzeczywiście trochę, z tego co ja przynajmniej uczestniczę, jedna z najgorszych, czyli jest dużo błota. Natomiast na bieganie rzeczywiście jest dobra pogoda, bo nie ma wiatru, nie ma deszczu. Także warunki bardzo dobre. Będziemy oczywiście widać biegnących gorącymi okrzykami. Warunki są naprawdę takie, w jakich biega muflon, więc naprawdę będziemy gorąco dopingować wszystkich, którzy się zdecydowali, żeby biec tutaj w tym tegorocznym biegu muflona. Pan Maciej już po biegu, jak wrażenia? Dzisiaj samą rywalizację pewnie popsuła troszkę pogoda, bo mamy bardzo mokro na trasie, no ale nie przeszkodziło to spotkać się co roku z tym samym ludziom i uczestniczyć w fajnym biegu, jakim jest bieg muflona. Jak wrażenia z trasy? Mówił pan, że widział pan muflony. Tak, w tym roku miałem to szczęście, że przed samym startem przebiegło przede mną i przed kolegą całe stado muflonów, także są i warto tu przyjeżdżać.